Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku o jednym z najbardziej popularnych i utalentowanych muzyków w naszym kraju. Stanisław Sojka to artysta, któremu zawdzięczamy naprawdę wiele wspaniałych albumów, który popularyzował poezję i teksty wspaniałych artystów. Jednak jego życie prywatne kilka razy zatrzęsło się w posadach, a to za sprawą jego wyborów. Choć miał poukładane życie, w pewnym momencie porzucił swoją żonę dla aktorki, która rozpalała wtedy męskie zmysły. Wywołał tym wielki skandal, bo jego żona była właśnie w ciąży. Jak dziś wyglądają jego relacje rodzinne? Czy udało mu się ułożyć życie prywatne? A także jak dziś wygląda jego dzień codzienny? Jaką przeszedł metamorfozę? Z jakimi problemami zdrowotnymi zmagał się w ostatnim czasie? Także oczywiście jak wyglądała jego kariera zdradzę Wam dzisiaj, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Będzie też odpowiedź na pytanie, czy żałuję. Mam nadzieję, że ten tytuł dość kontrowersyjny Was nie zniechęci, bo naprawdę będzie to opowieść o bardzo pozytywnej osobie. Do zobaczenia pod koniec odcinka. Stanisław Sojka urodził się 26 kwietnia 1959 roku w Żorach. Całe dzieciństwo mama powtarzała mi, że urodziłem się w Matki Bożej Dobrej Rady. Zapytałem kiedyś, co to znaczy. Odpowiedziała, słuchasz i słyszysz. Faktycznie mam zdolność do nauki, mówił. Uczył się w podstawowej szkole muzycznej pierwszego stopnia w Gliwicach, w klasie skrzypiec oraz w liceum muzycznym w Katowicach. Ukończył aranżację i kompozycję na Akademii Muzycznej. Śpiewał także w chórze katedralnym w rodzinnych Gliwicach. Dobrze się czuję z myślą, że jestem uformowany w śląskiej, katolickiej rodzinie. Posąg na życie, który dał mi dom, rodzice, moje środowisko, w którym się kształtowałem, jest bardzo cenny, mówił. Ale naturę miał od zawsze dość kochliwą. Już w liceum miał ksywkę Całuśnik, bo ponoć, no wiecie, podbijał kobiece serca i chyba nie muszę dodawać, co się wtedy działo. Ale już w liceum poznał także swoją wielką miłość, przyszłą żonę Iwonę. Pobrali się podczas studiów, kiedy na świat miał przyjść ich najstarszy syn. W wywiadach pan Stanisław zachwycał się swoją żoną i mówił, że bardzo wiele jej zawdzięcza. Na scenie debiutował w 1979 roku recitalem jazzowym Filharmonii Narodowej w Warszawie. To zapis tego koncertu stanowi jego pierwszy album zatytułowany Don't You Cry. I wtedy ogólnie te wszystkie piosenki zagraniczne były takie bardzo podniecające wszystkich, również artystów. Sam pan Stanisław mówił, że bardzo go ruszało to, że śpiewał po angielsku, dopóki nie zrozumiał, o czym dokładnie. Tak długo, jak nie do końca rozumiałem teksty, potem zacząłem sobie lepiej radzić z angielskim, to jej piosenki jakoś straciły swój powab i energię. Wtedy byłem dobrym przykładem młodego człowieka, który chce być twórczy i awangardowy. Bierze coś dobrego, ładnego i to się niszczy. Jego kolejna płyta ukazała się w 1981 roku, a już wcześniej przeprowadził się do Warszawy, choć kocha swoje miejsce pochodzenia, Warszawa również bardzo go do siebie przekonała. Jestem młody chłopak i przyjeżdżam tutaj z Górnego Śląska, aby zobaczyć świat. Pokochałem to miasto. W 1978 roku mieszkałem przez tydzień. Wtedy wiedziałem, że jeśli mieszkać w Warszawie, to na Saskiej Kępie, mówił Stanisław Sojka. W międzyczasie jego kariera bardzo się rozwijała. W 1985 roku rozpoczął współpracę z Bobem Langiem. Potem współpracował z niemiecką filią wytwórni RCA Records. Nagrał swój pierwszy autorski album, Stanisław Sojka. Był to mój debiut jako autora piosenek, miłe doświadczenie. Wtedy mieszkałem w angielskiej Cornwallii, w pięknym, wygodnym, starym domu. Nie znałem londyńskiego środowiska, nie mieliśmy żadnych ograniczeń czasowych i finansowych. W 1995 roku opublikował album koncertowy Retrospekcja, na którym nagrał najbardziej znane swoje utwory z 10 lat. Jak więc słyszycie, w pewnym momencie przyszła do niego bardzo duża rozpoznawalność i muzyk nie ukrywał, że to sprawiło, że uderzyła mu do głowy nieco woda sodowa. Miałem wtedy 30 lat,
wtedy całkowicie się tym zachłysnąłem. Gdy dotyka cię taka popularność, myślisz sobie, jestem nietykalny. Wszyscy są na moich usługach, szanują mnie i kochają. Pamiętam jednak moment, w którym ta sodówka ze mnie zeszła. Po jednym z koncertów wybrałem się na spacer. Kupiłem sobie kapiszony i rzucałem nimi, idąc do baru. Naprzeciwko szła wycieczka z wychowawczynią. Mijając mnie, spojrzała mi prosto w oczy i rzuciła: uważaj, przeszedł mnie dreszcz i balonik pękł. Muzyk nie ukrywał, że w jego życiu pojawiły się również narkotyki. Na szczęście nie na długo. Narkotyki to toksyny, które opanowują nasze dusze i pozwalają otwierać drzwi demonom. Powinno się więcej na ten temat nauczać, bo w Polsce wiedza o narkotykach jest znikoma. Przygodę z nimi zacząłem późno, miałem też wystarczająco dużo szczęścia, że środowisko i ludzie, z którymi miałem do czynienia, nie pozwolili mi przepaść. Parę rzeczy rzuciłem i jestem z tego powodu szczęśliwy. A pan Stanisław nadal miał samo pasmo sukcesów, otrzymując bardzo wiele wyróżnień, m.in. nagrodę Krzysztofa Komedy. Ale w jego życiu miał przyjść dopiero wielki, wielki huragan. Żydzi, mądry naród, powtarzają, że jak człowiek ma plany, to Bóg się śmieje. Życie pokazało, że często to, czego chciałem, nie nadeszło, bo może chciałem zbyt mocno. Za to coś, czego się nie spodziewałem, przyszło niepytane. I nie mówię o dzieciach, ale o okolicznościach życiowych. Zresztą, moje życie miało swoje wiry, mówił Stanisław Sojka. I mówi zapewne o życiu prywatnym, bo jego żona Iwona zrezygnowała ze swojej kariery, by mógł swoje aspiracje realizować jej mąż. Gdy on pracował, ona zajmowała się domem i synami. Wkrótce para miała na świecie powitać bliźnięta, ale jednak nie doczekali tego razem, ponieważ pan Stanisław w międzyczasie bardzo się zakochał. Pan Stanisław poznał Grażynę Trelę na jednym ze swoich koncertów w latach 90. Obydwoje byli wtedy znani i robili karierę. Pani Grażyna była aktorką, która nie bała się mocnych wyzwań, więc rozpalała męskie zmysły. Mówiono o niej nawet, że jest pożeraczką męskich serc. Gdy na jawę wyszło, że ze Stanisławem Sojką łączy ją relacja, jej wizerunek ugruntował się na tym polu. Była w takich filmach jak Wielki Szu, To tylko rok, Ceka dezerterzy, a dla jej kariery przełomowy był Łuk Erosa, gdzie wystąpiła w odważnej roli obok Jerzego Sztura. Szybko stała się muzą artysty. To z ich miłości powstała płyta Radical Garage, a także przebój Ananana, w którym Sojka śpiewa: jesteś moją kokainą. Jednak niestety ten romans nie przetrwa, a pan Stanisław będzie dość gorzko mówić, że nie było warto. Przed popełnianiem błędów nie ustrzegły mnie ani rady rodziców, ani innych doświadczonych ludzi. Najpierw uważałem, że mnie nie dotyczą, a później w ogóle nie orientowałem się, że ich potrzebuję, mówił w rozmowie z Galą. Dla aktorki zostawił żonę, z którą przecież bardzo dobrze mu się układało. Mam cichy dom, mam dobry dom, mam życie, tak jak w kinie, i żonę mam, i dzieci mam, ale bez pani ginę, tak jak w kinie, tak jak w kinie. Żona nie cieszy, dzieci też, chociaż nie umiem bez nich żyć. Tak jakoś pusto wokół, pani o tym dobrze wie, śpiewał w piosence. Ale to, co działo się później, uważa za zasługę swojej żony, bo mimo że w takich okolicznościach opuścił rodzinę, rodzina nigdy ta nie rozpadła się, właśnie przez to, że z żoną potrafili ponad podziałami i niewątpliwymi krzywdami stworzyć dla swoich dzieci dobrą relację. To nie byłoby możliwe bez niej. Mimo różnicy poglądów i krytycznych sytuacji zdołaliśmy zbudować rodzicielską zgodę. Staliśmy murem, nie można było nami manipulować. Synowie byli dla niego zawsze ważni i to podobno miało być właśnie źródłem konfliktu z nową ukochaną. Aktorka ponoć chciała, by przynajmniej ograniczył kontakty z chłopcami, ale on nigdy się na to nie zgodził. Nie zamierzałem odpuścić dzieci, chciałem być dla nich ojcem, mieć dobre stosunki z ich matką, tłumaczył artysta. Tata nigdy nas nie zostawił, zawsze mogliśmy na niego liczyć, często do nas dzwonił, więc bolesnej tęsknoty nie odczułem, opowiadali w wywiadach synowie artysty. Ta zaborczość sprawiła, że relacja z aktorką rozpadła się po 6 latach, a Stanisław Sojka długo leczył rany po tym romansie. Po tym szaleństwie, niezwykle poraniony, przez 3 lata byłem sam. Dzisiaj już nikt nie pamięta o tamtym skandalu, bo Sojka ma świetne kontakty z synami.
Wspólnie muzykują, a dorośli synowie poszli w jego ślady. Relacje mamy partnerskie i braterskie. Każdy mój syn jest inny, wszyscy są artystami. Choć tyle w życiu przeszedł, nie zamierza jednak synów pouczać. Wie, że każdy musi swoje błędy przeżyć i musi na swoim przykładzie nauczyć się życia. Odebrali zasadnicze uzbrojenie, asertywność, empatię, wrażliwość na drugiego człowieka. Do tego mają dekalog, to wystarczy. Warto nadmienić, że pan Stanisław na swoim koncie ma także epizody filmowe. W 2008 roku otrzymał w polsko-japońskim filmie Doroty Kędzierzawskiej Jutro będzie lepiej rolę. Udzielał się także w filmie animowanym Toy Story. W 2010 roku wydał album Sojka tylko brać, Osiecka znana i nieznana. A później w roku Miłosza płytę Stanisław Sojka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza. Strug Leśmian Sojka, tak nazywa się płyta wydana z kolei w 2014 roku. Kolejną wydał rok później. Jak widzicie, przez większość swojej kariery pan Stanisław skupiał się na tym, by wykonywać twórczość innych artystów ze swoją muzyką. Między innymi poezję i teksty znanych i lubianych. Ale w 2019 roku opublikował muzykę i słowa, płytę ze swoimi tekstami. A do jej napisania zainspirowała go podróż do Stanów Zjednoczonych. I tak jak już Wam powiedziałam, przez jakiś czas nie angażował się w związki po tym poważnym zawodzie miłosnym, jaki przeżył, ale w pewnym momencie otworzył się na nowe uczucie i okazało się to być strzałem w dziesiątkę. Poznał wtedy Ewę. 10 lat temu z nieba spadła Ewa, osoba wyjątkowa i doskonała, człowiek dialogu, duma z krwi i kości, mówił w Twoim stylu w 2009 roku. Ukochana Stanisława jest jego menadżerką, są w podobnym wieku i żyją razem od ponad 2 dekad. I oprócz tego, że mógł świetnie realizować swoją karierę, bo jak słyszycie, pani Ewa go wspiera, to przyznał także, że jej cechy charakteru zmieniły go na lepsze. Ją nazywa darem od niebios. Ja bym chciał od razu las, Ewa wie, że trzeba go zasadzić. Kobieta autodyscyplina, macierzyński rys, w który wpisywana jest cierpliwość, poświęcenie, urzeka mnie, mówił w tej samej rozmowie, a w plejadzie dodał. Podczas pandemii udało im się dokończyć budowę domu, którą rozpoczęli kilka lat wcześniej. Jednak wiadomo, że Stanisław Sojka zmaga się z problemami zdrowotnymi. W 2022 roku Grażyna Łobaszewska, z którą miał występować, niestety przekazała, że nie będzie to możliwe właśnie ze względu na zły stan zdrowia pana Stanisława. Warto dodać, że muzyk wcześniej schudł 25 kg, a do tego, by się zmienić, przyczyniło się wiele rzeczy, ale przede wszystkim właśnie stan zdrowia. Kiedy był gościem Kuby Wojewódzkiego, szczerze przyznał, że tusza jest przedmiotem drwin. Był taki moment, że małżonka Tomasza Lukalskiego mówiła na mnie foka. Jednocześnie dodał, że grając na gitarze chciał zatuszować nią swoją otyłość, ale dopiero zdrowie go odmieniło. Miałem przebudzenie w tej sprawie jakieś 4 lata temu. Ważyłem 123 kg. Przyjaciółka, pani doktor, zmierzyła ciśnienie krwi i mówi, na badania. Poszedłem na tygodniowy przegląd do Łodzi. Wspaniali lekarze przejrzeli mnie na wszystkie strony i okazało się, że mam cukrzycę typu drugiego. Powiedzieli, że na razie nie muszę brać insuliny, tylko piguły i się monitorować, ale jak pan zrzuci 30 kilo, to może się panu poprawić. Miałem cukrzyków w rodzinie, więc wiem, że to choroba utrudnia życie. Pomyślałam, oho, jeśli coś jest w moich rękach, to to zrobię. I na razie się udaje. Zmieniłem mocno obyczaje żywieniowe, zrzuciłem 30 kilo, potem 10 wróciło, ale czuję się dobrze i mnie to napędza. Można się naprawić. Muzyk rzucił także nauk, z którym zmagał się całe życie. Odejścia moich bliskich w ostatnich latach odczułem tak mocno, że dziś nie mam wątpliwości, że strata choćby jednego dnia to bluźnierstwo. Miałem taki moment kilka miesięcy temu, że już mnie prawie nie było. Nie mogłem wziąć oddechu. W jednej chwili zrozumiałem, że nie ma rzeczy ważniejszych. Nie ma oddechu, nie ma tlenu. Nie ma tlenu, nie ma mózgu. Nie ma mózgu, nie ma życia. Przez wiele lat próbowałem rzucić fajki, czasem udawało się na chwilę, potem do nich wracałem, ale po tym incydencie koniec. Dziś papieros, choć czasem o nim myślę, oznacza dla mnie tamte chwile w karetce. Musiałem tego dotknąć, by zrozumieć, mówił w Gazecie Wyborczej. Ale jeśli mowa o odstawieniu, muzyk ograniczył jeszcze coś, co dzisiaj jest wielką plagą, jeśli chodzi o uzależnienie. Media społecznościowe. Byłem na Facebooku przez 2 lata i zrezygnowałem. Moi współpracownicy prowadzą mój oficjalny
oficjalny profil, bo byłoby niegrzecznie pozostawiać ludzi bez informacji, których się domagają. Kiedy odpuściłem sobie prywatnego Face'a, nie tylko ponownie zbliżyłem się do rodziny i przyjaciół, ale znowu nauczyłem się być w świecie, na mieście, na wsi, wśród ludzi. Odkryłem, że jesteśmy mądrzejsi niż prognozy, którym czasem ulegamy. Wystarczy trzymać się z daleka od źródeł manipulacji. Ale także w nim samym zaszły bardzo duże zmiany. Kiedyś mówił o sobie: byłem egoistą i despotą, dziś jestem lepszym człowiekiem, ale wyjaśnił, że to nie oznacza, że nagle stał się aniołem. Nie znaczy, że dzisiaj nie jestem egoistą i despotą, ale złagodniałem. Wie pani, człowiek może się naprawić, polepszyć. To, jak się innym ze mną żyje, jest dla mnie dziś ważne. Człowiek nie jest tak idealny, jak myśli. Mam na sumieniu rzeczy trudne. Dużo udało mi się naprawić, choć nie wszystko. Dziś jest dziadkiem, a także zapasowym dziadkiem dla Józia, wnuka swojej żony. Nie jestem dziadkiem nadmiernie opiekuńczym, trzęsącym się nad dziećmi. Nie niańczę ich, zamiast tego traktuję jak ludzi, pokazuję im świat, rozmawiam z nimi. Czy żałuję jednak tego, jak zachował się te kilkadziesiąt lat temu? No, w wywiadach powiedział, że nie warto było, ale czy te wszystkie doświadczenia wspomina źle? Przepracowuję pewne sprawy i dochodzę do wniosku, że gdyby nie to, co stało się 30 lat temu, nie byłbym tu, gdzie dziś jestem. Gdybym nie zaryzykował wszystkiego, mając świadomość, że robię coś złego, to nie wiedziałbym tego, co wiem dzisiaj. I jak przekonuje, w życiu dla niego najważniejsza jest miłość. Jej odcieni jest wiele: rodzicielska, bliźniego, braterska, ale one wszystkie mają jeden mianownik: bez miłości nic nie może działać. I pan Stanisław sam w to wierzy i przekonuje wszystkich, łącznie ze swoją rodziną, że miłość jest w stanie zwyciężyć wszystko i wszystkie trudności przezwyciężyć. Jeśli się z tym zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Napiszcie, czy wiedzieliście, jak burzliwe życie ma za sobą pan Stanisław, czy jesteście nadal jego fanami i jakie utwory najbardziej lubicie i cenicie, do których wracacie. Gorące pozdrowienia dla pana Stanisława, całej jego rodziny, no i oczywiście ode mnie, moi drodzy, dla was. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotarli ze mną do samego końca. Dzisiaj nie było krótko, więc prawdziwi z was maratończycy. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I proponujcie, o kim chcecie kolejne odcinki, a ja jak zawsze wrócę do was już niebawem, bo widzimy się przecież 3 razy w tygodniu, co by się nie działo. Naprawdę, jeszcze tak nie było, żeby mnie nie było, więc nie możecie być gorsi. Do zobaczenia więc. Trzymajcie się ciepło. Pa!